Cześć, witam Was z Monachium, z premiery Huawei Mate 10. Za momencik wszystko się zacznie, na razie wszyscy zajmują miejsca, dziennikarze się troszeczkę przepychają, są spore kolejki, szczególnie przed drzwiami. Już za chwilkę poznamy specyfikacje i ilość tak naprawdę urządzeń, które zaprezentuje nam Huawei na tej premierze. No cóż, zapraszam. Przed nami Huawei Mate 10. To jest ten z tym szerszym ekranem troszeczkę. Pro jest wąski, ma trochę mniejsze chyba ramki na górze i na dole, a tutaj mamy standardową rozdzielczość 2K, czyli 2560x1440 przy no blisko 6 calach, bo to jest 5,9. W środku, no cóż, o zobaczcie, przede wszystkim się całkiem nieźle brudzi z tyłu, ale czekajcie, zobaczymy zaraz. O, to jest chyba powłoka oleofobowa, dlatego że wyczyścić go jest równie łatwo. 4 GB pamięci RAM, 64 flash ROM, bateryjka bardzo fajna, sympatyczna, bo to jest 4000 mAh, a jeżeli chodzi o system, to oczywiście Android 8.0 Oreo i EMUI, żeby się zgadzało, to jest również z numerkiem 8. Dwa aparaty fotograficzne z tyłu, oba z Leiką, oba mają przysłonę 1.6. Różnią się rozdzielczością, jeżeli dobrze pamiętam, jeden ma 12, drugi ma 20 megapikselową matrycę. No cóż, a pod maską drzemie Kirin 970, pierwszy procesor, jak się chwalą Chińczycy, ze sztuczną inteligencją. No wyświetlacz. Wyświetlacz wygląda całkiem nieźle, nie urywa głowy co prawda, ale wygląda całkiem fajnie, to jest Full View HDR, także powinien przynajmniej ładnie czerp odwzorowywać, nie wiem czy to widać czy nie, wygląda sympatycznie, natomiast nie wiem czy rzeczywiście to się jakoś bardzo, czy to jest jakoś bardzo widoczne, czy to się rzeczywiście w oczy. Ma telefonik, szybkie ładowanie, także do tego jeszcze, no będzie go można szybko załadować. To jest ten model, którego nie będzie w Polsce, on nie będzie u nas dystrybuowany będzie tylko Pro, prawdopodobnie Lite. No i to tyle. Ceny mam nadzieję już znać. A tutaj, kochani, mamy Porsche Design. Napatrzcie się na niego, bo prawdopodobnie nie będziemy go mieli raczej w testach. Robi bardzo dobre wrażenie, jest przede wszystkim bardzo cieniutki. No ten wzór z tyłu obudowy jest na tyle charakterystyczny, że trudno go pomylić z czymkolwiek innym. Tutaj jest 6 cali, rozdzielczość 2160x1080, wyświetlacz OLED HDR, 6 GB pamięci RAM, moi drodzy, 256 GB flasha, to już jest rzeczywiście bardzo fajna pojemność. Bateria, tak jak w innych Mate'ach 10, 4000 mAh. Oczywiście Android 8.0 i mój 8.0. No właściwie tyle. IP67, może o tym jeszcze powinienem wspomnieć. I również dwa aparaty fotograficzne, to są również aparaty Leica, tak jak we wszystkich tych Mate'ach wyższej półki. Również przysłona 1.6, rozdzielczości 12 i 20 megapikseli. Tyle, słuchajcie. Ładny, nie? Ja bym go chętnie wziął. No i wreszcie Mate 10 Pro. Starałem się znaleźć jakiś fajny kolorku. O, trochę brudny, przykro mi bardzo, słuchajcie. O, teraz jest troszkę czystszy. Ładnie lśni, prawda? Bo ciężko jest złapać ostrość przez to, że on się zachowuje jak lustro. Bardzo ładny. No i cóż, Mate 10 Pro to jest bardzo podobna specyfikacja. To jest Kirin 970, również 6 GB RAM, 128 GB pamięci flash, 4000 mAh, bateryjka, Android 8.0, mój 8.0, jak już wspomniałem, żeby się zgadzały numerki. Fajna rzecz. 6 cali. 6 cali, rozdzielczość 2160x1080. Jest to trochę dziwne, tak powiem szczerze, że model Pro ma niższą rozdzielczość od modelu zwykłego, no ale cóż, no tak postanowiono. Wygląda bardzo ładnie.
No i ten czytnik odcisku palca, który wreszcie będę w niego trafiał po prostu.